Witam serdecznie, Mirosław Zelent. W tym odcinku pogadamy o rodzaju muzyki, który określamy mianem, nazwą lo-fi. Jak być może kojarzycie, jest to ten typ muzyki, który często towarzyszy pracy. I to takiej autentycznej robocie w możliwie pełnym skupieniu, a nie udawaniu, że się pracuje. To są te wszystkie sety muzyczne czy live'y dostępne na YouTube, gdzie często tytuły to coś w stylu Deep Work Session at 3 AM, Maximum Flow State Lo-Fi Study with Me, czy też Programming the Next Big Thing, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz, gdybym chciał tak na szybko rozrysować wam, czym taka muzyka lo-fi jest, no to użyłbym w tej vivisekcji takich trzech warstw, trzech layersów, jakby to powiedział grafik, czy programista, czy właśnie muzyk. Po pierwsze, warstwa instrumentalna, czyli główny motyw melodyczny. Jest to jakiś tune jazzowy, funkowy, soulowy, no ta melodyjna część utworu, jego warstwa instrumentalna. Natomiast oprócz tego, w muzyce lo-fi wyraźny jest też podkład basowy, który ociepla klimat. Nadaje też takie niespieszne, dość ślamazarne tempo, zazwyczaj tak od 60 do 100 BPM, nie więcej, który sprawia, że ta muzyka jest jak taki ciepły kocyk, pod który można się schować, taki basowy kokon i ciepełko własnej pracowni, własnego setupu. No i trzecia niezbędna warstwa składowa, nazwałbym to szumem środowiskowym. Jest to taki ambient, głosy otoczenia. To może być taki istniejący w tle szum winylowej płyty. Mogą być na przykład odgłosy parku, jakiś wiaterek, szumiące drzewa, uśmiechy bawiących się dzieci, albo na przykład odgłosy małej knajpki, czy też strzelającego ognia w kominku. To może być też szum miasta, dworca kolejowego, czy przejścia dla pieszych. Albo wręcz przeciwnie, lasu, płynącej rzeki, natury. Często mogą to też być odgłosy atmosferyczne, jakiś deszcz, nadchodząca burza, skrzypiący pod butami śnieg. No myślę, że wiemy, o co chodzi. Ten noise, ten ambient. Dodatkowo też współcześnie te dźwięki otoczenia są często przeniesione w przestrzeni wokół nas, niejako w tle utworu. Mamy wówczas wrażenie dochodzenia tych dźwięków z różnych odległych od nas, czasem dalej, czasem bliżej, kierunków. Nie ze studia nagraniowego, nie z jednego punktu geometrycznego, tylko właśnie z całej otaczającej nas przestrzeni. I słuchajcie, to właśnie spojenie, połączenie tych trzech warstw z zachowaniem też low tempo utworu i absolutnie z brakiem jakichkolwiek wokali czy śpiewania, plus ze stabilnym prowadzeniem całego tracka, czyli bez wyraźnych refrenów czy w ogóle jakichkolwiek gwałtownych zmian tempa czy melodii. Nie, właśnie ma być to takie nieco monotoniczne, czyli przewidywalne dla naszego mózgu. Tak to prowadzimy, ale też aby było wystarczająco żywe. Dzięki jazzowej, funkowej, soulowej linii melodycznej oraz z wykorzystaniem ciepłego, tłustego basu, aby nie zasypiać, tylko wręcz przeciwnie, być stabilnie pobudzonym, by wpaść w stan flow, w pełną pracę głęboką z problemem, zanurzenie się w nim. To jest sytuacja typu, wiecie, spoglądamy na zegarek, a tam minęło 1,5 godziny przy robocie, a nam się wydawało, że to mogło być powiedzmy 40 minut. Takie odczuwalne. No stan flow, spokojna praca, w dobrym nastawieniu, w dobrym humorze, oddawanie się swojej pasji. To jest właśnie cel muzyki lo-fi, w tym nas wspomóc. No i tutaj przedstawiliśmy tę anatomiczną budowę, która wyjaśnia nieco, dlaczego ta muzyka tak pozytywnie nas nastraja i to podczas pracy potrafi to robić. Jeśli zaś chodzi o zarys historyczny, to twórca tego gatunku czy typu muzyki, Godfather of Lo-Fi, można powiedzieć zabawnie, otóż jest nim producent, artysta hip-hopowy Jay Dilla i jego album o nazwie Donuts, czyli pączki. No te bity i podkłady uznaje się za taki pierwszy historycznie materiał lo-fi. Samo to słowo zresztą, lo-fi, wzięło się od wyrażenia angielskiego low fidelity, czyli niska wierność odwzorowania utworu, w przeciwieństwie do hi-fi. Wiecie, od lat ludzie mówili coś w stylu mam wieżę hi-fi, mam zarąbistą, studyjną wręcz jakość odtwarzania nagranej wcześniej muzyki. A Jay Dilla pomyślał spoza pudełka, the heck with that, zróbmy to zupełnie odwrotnie. Szumy, odgłosy, ambient, wrażenie przebywania w przestrzeni, a nie hermetyczna dokładność studia. W końcu hip-hop to przecież muzyka ulicy. Owszem bas, owszem melodia, ale też taka pospolitość, naturalność słuchania ze sprzętu nie zawsze będącego ideałem hi-fi. Okej? Natomiast teraz ktoś powie, no dobra, całkiem ciekawe to jest, ale po co ty robisz o tym film? Co, zabrakło ci już tematów informatycznych, rozwojowych czy matematycznych? No właśnie, wbrew pozorom jest to temat mocno rozwojowy i mogący wam realnie pomóc pracować więcej, lepiej, a w zasadzie lżej, w sensie łatwiej.
Czasem to tak jest, że mamy na przykład do wykonania stronę internetową na zlecenie i nie chce nam się za to po prostu wziąć, zacząć tej roboty. Dopada nas prokrastynacja i lenistwo. W takiej sytuacji rozpoczęcie pracy od małej sprawy, czegoś prostego do wykonania, zgodnie z zasadą chunkingu, fragmentowania, ale też właśnie w towarzystwie pozytywnie nastrajającej nas muzyki lo-fi, w swojej pracowni, na fajnych basowo brzmiących głośnikach, ze swoim setupem, z ulubioną klawiaturką, no i muzyką. Nagle okazuje się, że ni stąd, ni zowąd już zrobiliśmy pierwsze szlify, wpadliśmy w stan flow, chociażby trochę frontendu na tej stronie. No i już powoli wkręciliśmy się w temat. Chcemy kontynuować robotę, dokończyć ją, no bo zaczyna już jakoś wyglądać to, co robimy, ta nasza stronka. Czyli wręcz bez żadnego tarcia, oporu, gigantycznej walki wewnętrznej, z użyciem również właśnie muzyki lo-fi, rozpuściliśmy naszego lenia, naszą niechęć, prokrastynację, zniechęcenie. U mnie osobiście, czyli w mojej pracy w domu, jak i u moich uczniów w technikum podczas moich zajęć na żywo, muzyka lo-fi pełni naprawdę pozytywną funkcję, odczuwalną. I o tym chcę Wam właśnie opowiedzieć w dzisiejszym, zerowym odcinku tej nowej serii lo-fi na naszym kanale. Natomiast w odcinku od pierwszego i dalej, czyli w kolejnych, to już nie będzie mojego gadania, tylko będą to około godzinne właśnie sety muzyczne. Kawałki specjalnie wybrane przeze mnie i kto będzie miał ochotę, będzie mógł spróbować pracy, na przykład właśnie programowania, przy tego rodzaju muzyce. Na własnej skórze przekonać się, czy pomoże to Wam pracować lżej, z mniejszym oporem wewnętrznym, z nie tak wielką walką duchową czy umysłową, no po prostu w dobrym klimacie, w dobrym humorze. Na pewno też zauważyliście, że od dobrych kilku lat w zasadzie każdy mój film rozpoczyna motyw muzyczny właśnie z gatunku lo-fi. Bo ja sam też właśnie tę muzykę lubię, żyję nią podczas pracy. Kojarzy mi się ona z pracą. Oczywiście też, no nie u każdej osoby to musi działać. Nie traktujcie proszę tego filmu jako jakiegoś nakazu czy twierdzenia z mojej strony, że to zawsze i wszędzie jest skuteczne. Oczywiście, że nie, bo ludzie mają różne muzyczne gusta. To jest tak samo jak na przykład z dietami. Ktoś stosuje intermittent fasting, inna osoba keto, a ktoś carnivore albo low carb. Jesteśmy różni jako ludzie, to oczywiste, także potraktujcie to raczej jako propozycję, a absolutnie nie konieczność. Komu się sety lo-fi nie spodobają, no to niech po prostu ignoruje filmy z tej serii. Ale też nie ma potrzeby hejtować, dla pewnej części społeczności na pewno będzie to cenny i fajny dodatek. Że pojawi się na tym kanale muza do kodowania, pełne sety, włączasz i oddajesz się pracy. Będą się cieszyć, że to również u nas na kanale się pojawia. Na przykład Damian, on woli zawsze żywszą muzykę we wstępach do swoich filmów, a kiedy pracuje, to też nie słucha lo-fi, bo to nie jego energia, że tak powiem. Jego na przykład bardziej by to usypiało niż pobudzało. Po prostu pracuje na innej częstotliwości. Także rozumiem to w pełni i nawet wśród twórców tego kanału mamy, zobaczcie, podział 50-50. Dla mnie zaś muzyka lo-fi to przede wszystkim dobry feeling pracy, taki faktycznie basowy kokon, który tworzy świetny nastrój w pracowni. Ten taki kocyk, pod który się chowam jako introwertyk, kiedy mogę coś stworzyć przy komputerze. Właśnie wtedy ładuję swoje akumulatory, bo jestem sam i spokojnie sobie pracuję. Problemy codzienne świata wokół mnie nieco blakną, zanikają, a ja siedzę sobie z kawką i przy lo-fi pisząc kod, montując film, rysując jakieś graficzki czy tworząc nową stronę internetową. Aczkolwiek też nie zawsze muzykę lo-fi włączam. Kiedy uczę się, czyli czytam jakąś dokumentację, książkę techniczną albo właśnie przerabiam jakiś kurs wideo, wtedy nie korzystam z lo-fi. I podobnie jest podczas moich zajęć na żywo, w sensie w szkole. Kiedy coś rozkminiamy, tłumaczymy, to oczywiście ta muzyka nie jest włączona. Nie towarzyszy temu, absolutnie. Dopiero kiedy jest jakieś zadanie praktyczne, stwórz to, zakoduj, przygotuj. I każdy ma na swoim stanowisku to zrobić, a ja do każdego wtedy podchodzę, pomagam, odpowiadam na pytania, doradzam, no to w takich sytuacjach przez te 3-4 lekcje jak najbardziej przygrywa nam muzyczka lo-fi. Nie za głośno, ale towarzyszy nam, tworząc dobry klimat pracy, takie dojo. No to jest wtedy ta pracownia, ta sesja programowania, ten trening robota. I przez kilkanaście lat, kiedy uczę ludzi, ani razu nie zdarzyło mi się, aby komuś to lo-fi w takich sesjach przeszkadzało. A zawsze pytam. W sensie, aby ktoś wolał absolutną ciszę. Natomiast istnieją osoby, które wolą coś żywszego mieć w uchu. Zazwyczaj przynoszą wtedy swoje słuchawki i włączają własną muzę na czas, kiedy walczą z kodem i akurat nie rozmawiają ze mną. Absolutnie na to pozwalam, no dobrze jest się wkręcić w problem.
Pamiętam raz, że nawet podczas egzaminu zawodowego praktycznego jeden z uczniów zapytał komisji, czy można by włączyć muzykę lo-fi. No tak to polubił. No mnie wtedy w pracowni nie było, bo kiedy ich przygotowuję, to nie biorę udziału w egzaminie. No oczywiście nie było to możliwe, aby klepać kod przy muzyce lo-fi na egzaminie, ale pokazuje to też, jak fajnie to potrafi działać. Jak nasze mózgi szybko kojarzą obecność danej muzyki, tego rodzaju muzyki, z okolicznością na przykład pisania kodu, programowania. Czyli siadasz przy kompie, włączasz sobie to lo-fi, co też ważne, w głośnikach, a nie w słuchawkach, bo to ma być dźwięk przestrzenny, to nie ma cię dekoncentrować, tylko grać gdzieś w tle. I wówczas cały twój organizm już wie, teraz będę pisać kod. No, tego typu nawyk można w sobie wytworzyć. Co jednak najważniejsze, tej muzyce przede wszystkim towarzyszy dobry nastrój. Ona wprowadza nas właśnie w dobry, pozytywny klimat. To jest taki, no tutaj myślę angielskie słowa będą najlepsze. Taki mellow, laid back, good vibe, cozy time, wind down, chilled productivity, good mood. Prawda? No to są tego typu odczucia. Po polsku frajda, pasja, chwila dla siebie, samotna praca rzemieślnika, który autentycznie lubi to, co robi. Serotonina, dopamina, pozytywny mindset, ale i też realnie wykonana robota. I to najlepiej w stanie flow. To jest właśnie sedno popularności tych wszystkich muzycznych setów lo-fi. I niech ta magia, poparta oczywiście naukowo tą anatomią, którą przedstawiliśmy, niech ta magia muzyki wpływa pozytywnie także na wybranych oczywiście, bo nie wszystkich, ale także i członków naszej społeczności. I stąd pomysł na taką serię u nas. Pierwszy set pojawi się prawie że razem z tym odcinkiem zerowym, natomiast później od czasu do czasu wrzucę wam kolejne sety. Nie będzie to też kosztować mnie za dużo pracy, nie odciągnie mnie jakoś specjalnie od zwyczajowych materiałów, no bo tutaj wystarczy tylko jedna plansza graficzna na całej długości filmu. Jest to niedużo montażu, bo chodzi tu przecież głównie o muzykę, a nie o warstwę wizualną. A tych playlist z muzyką lo-fi osobiście mam na kilogramy. Oczywiście używać będziemy tylko kawałków na licencji Creative Commons, ale tutaj akurat większość muzyki lo-fi na takiej właśnie licencji jest wydawana, więc problemów z prawami autorskimi być nie powinno. Życzę wam fajnej, spokojnej pracy z towarzyszącymi być może jej setami muzycznymi z naszego kanału. No i to tyle w odcinku zerowym tej serii. Trzymajcie się zdrowo, no i w tym wypadku do nieusłyszenia w kolejnych epizodach na tej playliście, no bo od teraz będą to już tylko kolejne sety muzyczne. Dzięki za uwagę, trzymajcie się zdrowo, pracujcie produktywnie, czujcie się też dobrze podczas pracy. Dajcie też znać w komentarzach, czy do was muzyka lo-fi trafia, czy też wręcz odwrotnie. A może dopiero ktoś dzięki naszej serii w ogóle poznaje fenomen tej muzyki i, że tak powiem, napisze, czy wkręci się w temat. Ciekawe też, czy wkrótce dobrą muzykę lo-fi będzie tworzyć dla nas AI, zamiast ludzkich twórców. Cóż, pożyjemy, zobaczymy. Pozdrawiam was serdecznie.